o to, żeby pani Małgosia kupiła jakieś środki czystości, bo nie było nic w mieszkaniu, żeby kupiła jakieś środki czystości i syn chciał chociaż trochę ogarnąć ten bałamek w domu. No to pani Małgosia powiedziała, że na wodę panią kierownik i że nie wiem, może chce pieniądze, które dostaje, które ona dostaje, żeby ja mogła nimi zarządzać. Mnie o tym chodziło. Wtedy postanowiłam z tym demonstracją napisać wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianę opiekunki. Nie był to sam wniosek, był poparty podpisami mieszkańców. Opiekunka w rozmowie powiedziała, że jest odpowiedzialna za gospodarkę finansową. Skoro była odpowiedzialna, to zdziwiło mnie to, że właśnie były te długi. We wrześniu, kiedy skończyła, był to ostatni miesiąc, w którym pracowała u pani Józefy, był dług zaległy i bieżący. Bo za miesiąc wrzesień też nie był zapłacony, nie była zapłacona opłata do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Teraz w miesiącu październiku jest inna pani, zapłaciła dług za wrzesień i bieżący za październik za mieszkanie, żeby nie było chociaż bieżących długów. Była też pani radna, mąż zaprosił, pojechał sam nawet po panią Barbarę Strzelowce, żeby zobaczyła, jak wygląda w tym mieszkaniu. Może był nieładny, może był bałagan, ale myślę, że chleb każdy je w miarę świeży. A tam był chleb stary i zielony. Nie wiadomo, jak długo on tam leży. Pani Józefa jest osobą starszą i może jest i chorą, ale nie zasłużyła sobie na to, żeby jej wzięła na dach. Następnego dnia była komisja, która oceniła stan faktyczny domu. A ja miałam podobno chodzić i przeszkadzać w tym niby remoncie, który wykonała firma EcoPharma i miałam mówić, dlaczego nie jest promowane farbą, a tylko łatwym. A komisja była tylko u pani Józefy, a o tym, że była, dowiedziałam się o tym czasie, bo nikt nie powiadomił o tym, że przyjeżdżam. Więc tutaj wiem, że na sesji jeden z radnych zapytał się pani Małgorzaty, czy została przestanie zwierzona. Nie wiem, kiedy to się mogło stać, bo ja pierwszy raz rozmawiałam z nią 30 września, jak przychodziła nowa opiekunka. Wtedy pierwszy raz mnie widziała na oczy i pierwszy raz z nią rozmawiała. Także nie wiem. I jestem osobą publiczną i chyba należy mi się jakiś tam szacunek. Wybrali mnie mieszkańcy wsi. I to nie jest, że ja sobie tylko chcę, żeby może ktoś miał lepiej czy tego. Ale no, myślę, że tutaj zwrócę się do radcy prawnego, czy wobec tego, że no, kilka słów obecnych pod moim adresem i męża zostało tutaj skierowane przez panią Małgorzatę, czy z tego tytułu pani Małgorzata może będzie jakiś nowy sens. Dziękuję bardzo. Czy pan radny mówi o tym? Przewodniczący, pani pomówiona. Oczywiście przysługuje droga sądowa w tym zakresie. Jest to powództwo Stowarzyszenie Dóbr Osobistych, podniesławienie, które rozpoznaje sąd cywilny. Jeżeli sąd cywilny uzna, że rzeczywiście doszło do zniesławienia, może zasądzić odszkodowanie na pani rzecz lub na wskazany przez panią cel publiczny. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tak się zastanawiam zaraz, bo zrobiłem tą
promis. Poszedł wniosek z sali, czy wyraziliście zgodę, żeby dalej wnioski były w sali, a potem nie było tak sporo? Pan Tomaszek. Bardzo proszę. Pani Toptys, ja wiem, bo ja tam byłam z panem kierownikiem, byłam z pani mężem, który mnie tam zabił, ale trzeba przyznać, że ten problem tej pani nie był z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. Tamta pani była kilka lat zaniedbana. Dlaczego to echo odezwało się dopiero, jak ta pani Raszyńska upoważniła panią Małgorzatę, z tego co ja usłyszałam, bo ja nie mam bliższej styczności z panią Małgorzatą, tylko z tego co ja. Ja myślałam, że to jest tak tylko po wierzchu, ale to co ja tam zobaczyłam, to jest problem tak stary, że na pewno dopiero się echo odezwało, jak ta pani Małgorzata tam i za pani tam jakieś tam te pieniądze i jego upoważniła. A gdzie były władze, które patrzyły na to i się tym nie zainteresowały, tylko do tego stopnia dopuściły? To mi proszę powiedzieć. Pani Sobie, skoro tylko zostałam poinformowana o tym, na pewno się wszystko zmieniło, z tego co ja wiem, bo zaraz na drugi dzień powiedziałam panu Dulatowi tak, panie Dulat, ta sprawa musi dostać światło dzienne. A pan Dulat mi powiedział tak, a kiedy może przyjechać komisja? A ja mówię, ja na pewno rano, gdzieś około 10, tak, jeszcze tam była taka pani, nie wiem jak się nazywała, ale to też i dopełniłam swojego powiedzenia. A pan Dulat mówi tak, ale mnie nie będzie, a żona nie będzie miała czasu, a pan sołtys, były sołtys, na pewno też pojedzie do pracy. Więc pan był sołtys. Pan były sołtys właśnie postarał się o to, żeby u pani Józefy była opiekunka, załatwiona opiekunkę z opieki społecznej. Żeby była, bo jest to osoba starsza, potrzebuje pomocy. A pani Małgosia opiekunką była od stycznia. A jeśli chodzi o pieniądze, o emeryturę, to była upoważniona od maja dopiero do pieniędzy. A przedtem pani Józefa dawała jej pieniądze do ręki na opłaty. Więc to nie jest, że my sobie to wymyśliliśmy, ale ja nie mogę chodzić od domu do domu i pytać się czasami ktoś czegoś nie potrzebuje. Jeżeli pani Małgosia widziała potrzebę pomocy, bo potrzeby były meble, czy cokolwiek, czy były jakieś śmieci, ja na pewno nie wątpię w to, bo traktor i przyczepa byłyby podstawione. Ale to pani Małgosia mogła przyjść do mnie i poprosić o jakąkolwiek pomoc. Na pewno my też byśmy wtedy jej pomogli. A ona, ja poszłam do pani kierownik poprosić o to, poprosić o to, żeby były zrobione tą środki czystości, bo nie było nic tam. Były domy się na tym tam mały jeden i to było wszystko. Żadnej nie odbył niczego. Dopiero jak właśnie pani Józefa poszła do szpitala, wtedy wyrzuciła wszystkie meble i wszystko i jest zrobione tak jak jest, no dobrze, że jest tak zrobione chociaż. Ale gdyby przyszła wcześniej i wcześniej się już bym zainteresowała. Ja tutaj powiedziałam, nie będę spadła, że to pani została pani Józefa do szpitala, ale to kto miał iść? Jak pani Małgosia powiedziała, że się opiekuje gospodarką finansową, a resztę, a zakupy, a posprzątać, a umyć tą starszą osobę, to zarzuciła mi, że nikt nie dał odwiedzić pani Józefy. Jak jest opiekunką, no to chyba to nie jest moim obowiązkiem. A jak był ktoś z wioski, chciał, bo akurat się zdarzyło, że były osoby starsze i rodzina była, to były pani Józefy. A teraz jest wszystko winą moją i męża, że my może chcieliśmy dobrać się do pieniędzy. Tu nie chodzi o pieniądze. Na pewno mi nie chodzi o pieniądze, tylko o to, co jest wasze pani. Ja tak stwierdziłam, że to troszeczkę zarzuta odległość, żeby, bo pani Józefa, jak zauważyłam przy tym swoim
swoim synu, ona by potrzebowała opiekuncę po prostu i tak, godziny, ale tak na dojście, że aż jest teraz listopady. A nie, żeby ona tyle kilometrów, no ona nie jest w stanie, żeby ona dwa razy dziennie, a tamta pani Józefa na pewno potrzebowała, bo potrzebuje, bo jest szansa, ona na lepiej czy coś podać teraz. A pani Józefa przyszła do szpitala bodajże w piątek czy sobotę i zostawiła pani Małgosia leki na sobotę, a w niedzielę nie przyjechała, dopiero w poniedziałek rano przyjechała. I w niedzielę pani Józefa była bez leku. No chociaż synowi mogła zostawić. Dwa dni po szpitalu. Ja rozumiem, dwa razy dziennie opieka, no nie ma funduszy na to. Dwa razy dziennie, no to jest tyle, ile już to górny pułap, ale jeżeli, no teraz dobrze, że tak wyszło, jak wyszło.